Dzień dobry, fasolki. Kolejny dzień jesteśmy w domach swoich, ale nie będziemy się nudzić. Mam dzisiaj dla Was kilka ciekawych ćwiczeń na dykcję. Wobec tego na początku zrobimy sobie rozgrzewkę, którą już Wam wcześniej nagrałam. Czyli zróbcie sobie albo dzióbki, króliki, bezzębne babcie, albo zróbcie ćwiczenia językowe, które są już wcześniej nagrane. I jak już zrobicie tamte ćwiczenia, to wtedy jeszcze raz wrzućcie sobie ten filmik, bo będziemy ćwiczyć takie trudne zdania do wypowiedzenia. No to jak już jest po rozgrzewce, to możemy spróbować powiedzieć: Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Musicie uważać tutaj, żeby pracować usteczkami, otwierać ładnie A i robić różne ciekawe miny, które pozwolą nam wypowiedzieć coraz wyraźniej nasze zdania. A zdania są trudne. Ten król Karol to na pewno znacie, bo to jest bardzo popularne. Ale teraz na przykład takie zdanie. Mam saski serwis w sasanki. Sasanki to są takie piękne kwiatki. O, gdyby mi się tu udało, to ja Wam pokażę. Czekajcie, jak to zrobić? Oczywiście nie umiem tego zrobić. Chciałam Wam pokazać stokrotki śliczne, ale nie umiem odkręcić ekranu. To nagram jeszcze raz i pokażę Wam stokrotki na koniec. Kolejne zdanie. Pewien Tatar miał katar. Oczywiście po każdym takim zdaniu naciskajcie pauzę i spróbujcie sami powiedzieć. Stół z powyłamywanymi nogami. To też klasyka, na pewno znacie. Teraz uwaga, na pewno się pomylę. Syczący wąż sunął w stronę suchego sarkofagu. Trudne. Szedł Sasza suchą szosą. Szła Barbara do baru wypić kompot z rabarbaru. To jest takie śmieszne. Tata peta tu, tamta tapeta tam. Ja pamiętam, kiedyś miałam takie ćwiczenia melodyczne też z tym ta tapeta tu, tam, ta tapeta tam. Muszę sobie je przypomnieć następny raz. W czasie suszy szosa sucha. To jest podobne do szedł Sasza z suchą szosą, ale trochę inne. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie. Wiadomo. Teraz o żabie. Żółta żaba żarła żur. I o żubrze teraz. Żubr żuł żuchwą żurawinę. Dobra. To jeszcze kilka innych. Zrobimy sobie. Tak pada, a ta kanapa tam tak namaka. W innych alejach drzewa są bardziej dostojne. Jak powiemy oddzielnie w innych alejach, no to znaczy, że tych alej jest kilka i w tych jednych to drzewa są mniej rozłożyste czy dostojne, a w tych innych są bardziej dostojne. A jeżeli się pomylimy i nie oddzielimy w od i w innych, tylko powiemy winnych, to znaczy, że ktoś jest winny, popełnił jakąś winę, jest winny. I tu trzeba bardzo uważać. Teraz mamy następne. Przyszła do teatru po angaż. Teraz też mamy na oddzielanie dwóch takich samych głosek w dwóch różnych wyrazach. Na przykład asfalt ulic jest dziś śliski. Bo mamy dziś,
Śliski. Dwa razy si, trzeba powiedzieć. Nie można powiedzieć asfalt ulic jest dziś śliski. Takim dziś śli, tak się ślizgnąć. Tylko trzeba zrobić asfalt ulic jest dziś śliski. Dworzec centralny ma dość ciekawą architekturę. Znowu tutaj dworzec centralny i potem ma dość ciekawą architekturę. Dobrze. To teraz musicie sobie to jeszcze raz od początku puścić. Za każdym razem, po każdym zdaniu naciskajcie sobie pauzę i spróbujcie to powiedzieć jak najwyraźniej. Najlepiej na stojąco, tak jakbyście stali na scenie i mówili do pełnego teatru. Mam nadzieję, że Wam się podobały śmieszne i trudne wyrazy i zdania. Ja poszukam jeszcze jakichś śmieszniejszych na następny raz. I na dzisiaj to wszystko. Pamiętajcie, przed ćwiczeniem słów najpierw rozgrzać aparat mowy dzióbkami i innymi ćwiczeniami na język i nasz aparat wymowy. A teraz Wam zaraz nagram jeszcze kwiatki, które pięknie sobie rosną i nic sobie nie robią ani z wirusa, ani z tego, że jest zimno jak psi. Do zobaczenia. To wysyłam Wam obiecane stokrotki, które się nic nie przejmują, tylko kwitną sobie mimo zimna i wirusów. Pozdrowienia dla wszystkich!